góry wzbiją się niczym wiatr. Niebo to jego świat. Z obłokiem tańczył w świetle dnia. Roku to dzień szczególny dla naszej ojczyzny, ponieważ 231 lat temu podczas obrad Sejmu Wielkiego, zwanego także Sejmem Czteroletnim, nasi przodkowie zatwierdzają konstytucję. Była to pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie. Dokument ten był niezwykle ważny, gdyż wprowadzał reformy, które miały uratować Polskę przed upadkiem. Społeczeństwo Warszawy z ogromną radością przyjęło nowy akt prawny, wiwatując na Placu Zamkowym. Wiwat król, wiwat maj, wiwat ojczyzna. Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Jankiel przez całą zimę nie wiedzieć gdzie bawił, teraz się nagle z głównym sztabem wojska zjawił. Wiedzą wszyscy, że mu nikt na tym instrumencie nie wyrówna w biegłości, w guście i skalęcie. Jankiel z przymrożonymi na poły oczyma milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma. Spuścił je, zrazu bijąc taktem triumfalnym. Potem gęście ściek struny, jak deszczem nawalnym. Dziwią się wszyscy, lecz to była tylko próba, bo wnet przerwał i w górę podniósł drążki owa. Proszę, wystresowałam się. Sprawiłaś
Sytuacja w Polsce pod koniec XVIII wieku nie była pomyślna. Kraj zrujnowany wojnami i prywatną części obywateli. Skarb pusty, sejm skrócony, rozdarty między stronnictwo królewskie a magnaterią, której przewodził późniejszy zdrajca, hetman Wielkiej Koronny, Franciszek Ksawery Prymicki. Mimo oporu znacznej części szlachty, znajdują się w kraju oświeceni patrioci, którzy podejmują się próby naprawy Rzeczypospolitej. Obóz patriotyczny z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, Hugo Kołłątajem, Stanisławem Małochowskim, Adamem Czartoryskim, Ignacem Potockim, Stanisławem Stasicem przygotowują tekst konstytucji w ścisłej tajemnicy, ponieważ obawiano się posłów szlacheckich, którzy z góry sprzeciwiali się wszystkim postępowym próbom reformy. Szanel nasze, Polska, przywdziała piękny strój godowy. Pod błękitami nudzi śpiewne ptasze w ranek majowy. Nad całym krajem pieśń dzwonów zabrzmiała i na dziękczynne modlitwy nas woła. Cześć Bogu wieczna, Maryi Pannie chwała, pochylmy czoła. Jak uczcić jeszcze pamięć Dnia Wielkiego, niech radość niesie nam dzień 3 maja. Niech wśród nas żyje duch Małachowskiego i Kołłątaja. Konstytucja 3 maja zniosła liberum veto. Wprowadzała trójpodział władzy, ograniczała rolę Senatu. Znosiła wolną elekcję i wprowadzała dziedziczność tronu. Uznawała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną. Zapoczątkowała reformę ustroju państwa, lecz nigdy nie została w pełni wprowadzona w życie. Znaleźli się bowiem zdrajcy, którzy zawiązali konfederację targowicką. Dla nich własne interesy i obrona przywilejów szlacheckich były ważniejsze niż dobro ojczyzny. Orła to nasz dom. Pamięć nas.
zbudowania państwa nie powiodły się. Nastąpił drugi rozbiór Polski, lecz wielu patriotów nie zrezygnowało z walki o ocalenie zagrożonej niepodległości. W Krakowie wybuchło powstanie pod wodzą generała Tadeusza Kościuszki. Powstanie upadło, nie udało się ocalić ojczyzny. W 1795 roku następuje trzeci rozbiór Polski. Nasze państwo przestaje istnieć na okres 123 lat. Czy to można zrozumieć? Czy w to można uwierzyć, że kiedyś dzieciom broniono polskich pacierzy? Że się po polsku czytać uczono po kryjomu i że tylko w domu i bardzo ostrożnie o historii polskiej mówić było można? Jakże jesteśmy szczęśliwe dziś my, polskie dzieci, w wolnym urodzone kraju. Jakże jasno dziś na Białorzeł świeci w dniu 3 maja. Dziś w wolnej Polsce naród cały święci ten dzień radosny. Dzień wolności i chwały, święto wiosny. Konstytucja 3 maja była dowodem, że Polska weszła na drogę postępu i reform, że Polacy sami znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Przyczyniła się do tego, że teraz możemy żyć w wolnym, pięknym kraju. Thank you.
czasach szczególnie pamiętamy o naszej historii, o naszej ojczyźnie i pielęgnujemy naszą wolność. Koncertu przygotowanego przez orkiestrę dętą imienia Jana Pawła II. Do widzenia.
Jestem. Do tyłu, proszę, wszyscy do tyłu. Do tyłu.